dlaczego tak bardzo lubimy mieć rację. Jaskiniowiec, słysząc szelest krzaków, musiał szybko zdecydować, czy ma do czynienia z potencjalną kolacją, czy może sam skończy jako pożywienie dla tygrysa szablozębnego. Nie było czasu na analizę wszystkich za i przeciw. Człowiek musiał być przekonany o swojej nieomylności. Instynkt ten przetrwał do dziś. Stan niepewności jest dla naszego mózgu wyjątkowo nieprzyjemny. Nawet najmniejszy dylemat pobudza działanie ciała migdałowatego, struktury odpowiadającej za przeżywanie strachu i innych przykrych emocji. Równocześnie maleje aktywność prążkowia brzusznego, ośrodka nagrody, który uaktywnia się, gdy inni się z nami zgadzają. Ciągłe i uparte obstawianie przy swoim nie przysparza nam jednak sympatii otoczenia. Jak zatem sprawić, aby ludzie nas lubili? O tym przeczytasz w majowym Fokusie.